Bardzo długo zastanawiałem się, czy w ogóle jest sens nagrywać ten test. No bo Huawei P10 już mamy, a ten różni się tylko plusikiem. Oczywiście w nazwie. Ale jeżeli na tym kanale jest chociaż jedna osoba, która zamierza sobie sprawić taki model lub z niego zrezygnować, to uważam, że warto nagrać taki test. Konrad Koterba, zaczynamy. Jeżeli wśród Was jest ktoś, kto posiada P10 bez plusika i zastanawia się, czy zmienić go na ten model, to od razu stwierdzam i mówię, że jeżeli nie macie dużego przypływu gotówki, to naprawdę nie warto, bo różnice są minimalne, a 5 stóp więcej trzeba wyłożyć. Jeżeli jednak zamierzacie poszukać sobie telefonu z większym ekranem, bo taki lubicie, to zachęcam do dalszego oglądania. Oczywiście tak samo jak w przypadku Note 8 wprowadzamy tak zwane prawo podziału, czyli w linkach pod tym materiałem będziecie sobie mogli kliknąć i przeniesie Was do odpowiedniej sekcji minuty w filmie i obejrzycie sobie to, co Was tak naprawdę interesuje, żebyście nie musieli oglądać całego testu. No to co, na początek unboxing. Huawei już przyzwyczaił nas do swoich zgrabnych, pięknych, ładnych pudełeczek, które są otwierane jak sarkofag. Nie wiem, czy zauważyliście, ale kiedyś była tendencja, że wypuszczamy mały telefon, a ogromne pudełko z napisem, co ten telefon potrafi, czego nie potrafi. No dobra, tego nie pisali, ale tam było 500 rzeczy napisanych, że ten telefon jest cudowny, super i że jest prosto z półki, trzeba go brać. A teraz tak nie ma. Liczy się elegancja, styl i design. I to mi się podoba. No ale dobra, może przejdźmy do tego unboxingu. Huh! Proszę bardzo. Tak wygląda Huawei P10 Plus. No chyba nikogo to nie dziwi, bo P10 wygląda prawie tak samo, tylko jest nieco mniejszy. Ok. Kartonik. Drugi kartonik z kluczykiem. I czy tutaj jest etui? Poproszę o fanfary. Jest. To jest instrukcja. Jest. To jest etui. I to nawet takie z logiem Huawei'a. Plastikowo-silikonowe, bardzo fajne. Naprawdę, to jest bardzo fajne. Zobaczcie, ile, jak mało trzeba, żeby uszczęśliwić użytkownika, przynajmniej mnie. Wydajesz tyle kasy, no to czemu miałbyś nie mieć tego w zestawie? Później szukasz po internecie i najprawdopodobniej zanim to zamówisz, to albo porysujesz telefon, albo go zgubisz, albo go strzaskasz. No to masz w zestawie, możesz sobie założyć lub nie. I na spodzie dwa małe kartoniki. W jednym słuchaweczki, USB typu C kabelek, a w drugim adapter do ładowania. Dość ciężki, ale obsługuje Supercharge. O tym trochę później, a teraz wygląd. Całość wykonana z aluminium. Na froncie Gorilla Glass 5. generacji. Do tego dostaniecie w zestawie folię, która już jest naklejona i bardzo ciężko ją zdjąć, no ale oczywiście nie polecam tego robić. Telefon po raz ostatni widzicie w takiej kondycji, ponieważ on się strasznie palcuje. I to przeraźliwie, no ale jeżeli coś się błyszczy, to musi się palcować. Z tyłu jest matowy, czyli się nie błyszczy, ale też się palcuje, nie martwcie się. Oczywiście obiektywy schowane w bryle aparatu. No i to, co podobało mi się w P10, przypomnę jeszcze raz, chropowate wykończenie przycisku do odblokowania telefonu i do tego jest on wyróżniony czerwoną obwódką. Całość świetnie leży w dłoni, jeszcze lepiej wygląda, jest nieco śliska, no ale macie etui w zestawie, więc nie ma co płakać. Jeżeli chodzi o Huawei P10 i P10 Plus, to jest po prostu śliczne. Matryca, ta sama co w P10, bez plusika. Rozdzielczość QHD, czyli taka gęstość na poziomie takim. I to wszystko jest ostre jak brzytwa. Kolory świetnie nasycone, czytelność w jasnym słońcu bardzo dobra, ponieważ jasność tego urządzenia jest naprawdę wysoka. Kąty widzenia to naprawdę już formalność, nie muszę o tym wspominać. Ekran 5,5 cala. Jeżeli lubicie kolosy o takich wymiarach, polecam. Ja natomiast wolę nieco mniejsze modele, bo poręczniej leżą w dłoni, w kieszeni, nie upuścicie ich i obsłużycie jedną ręką. Procesor High Silicon Kirin 960, 8-rdzeniowy, 4 rdzenie taktowane, kolejne 4 taktowane, do tego 4 lub 6 GB pamięci RAM. Tu leży 4 GB pamięci RAM. I tak jak mówiłem w przypadku innych Huawei i Honorów, one są szybkie,
I tu nie ma o czym mówić, że coś się ma zaciąć, przyciąć, zawiesić, rozwiesić, dowiesić, przewiesić. I tutaj to jest tak samo, ale wyobraźcie sobie, że on jest jeszcze szybszy niż te pozostałe. Czyli jeżeli ściągacie sobie grę, to tam idzie tak, a tu idzie tak. Więc myślę, że nie będę wam benchmarków pokazywał, bo zawsze to robię, bo nie ma sensu. On jest po prostu turbo szybki. I witam wszystkich, którzy nie oglądali całego testu, tylko postanowili kliknąć w interfejsik, zobaczyć, co ten telefon potrafi. Bardzo mi przykro, bo się nie dowiecie. Dowiecie się z poprzedniego testu, który będzie gdzieś tutaj. Bo tam powiedziałem trochę więcej, a wiem, że jeszcze powstanie odcinek. Wierzę w to bardzo mocno i powoli się do niego zabieram, w którym przedstawię wam całą funkcjonalność Emotion UI. Tutaj mamy w wersji 5.1, do tego Android 7.0. No dobra, pokażę jedną rzecz. Widzicie pasek nawigacji? Możemy go zlikwidować i używać gestów dotykowych na czytniku linii papilarnych. Dzięki temu zwiększamy obszar roboczy. Koniec interfejsu. Bateria. Poprzednio mówiłem, że wystarczy na... nawet na półtora dnia. Tam było 3200 mAh. Tu jest 3750 mAh. 3750 mAh. Dotarło to do was? I wszyscy teraz są zachwyceni, ale pamiętajcie, że tu jest nieco większy ekran. Ale mogę pochwalić i powiedzieć, że starczy nawet na dwa dni. USB typu C obsługa Supercharge, o którym mówiłem już na początku. Mniej więcej godzina 20 i macie pełną baterię. Czyli tyle ładujecie w niecałe półtorej godziny. Cudownie. Wzruszyłem się. Aparat. Najpierw posłuchajmy tego, co ma do powiedzenia ten młody mężczyzna. To idealny telefon do robienia zdjęć. Podtrzymuję i zgadzam się, bo ten telefon jest stworzony do zdjęć. Dwa obiektywy sygnowane marką Leica, 20 megapikseli. Jeden monochromatyczny, drugi kolorowy. Co się zmieniło? Światło z 2.2 na 1.8. I wtedy narzekałem, że w ciemnościach te zdjęcia są niewyraźne, dużo szumów, dużo niedoskonałości. Jak jest teraz? I może jeszcze kilka. Selfie w zasadzie bez zmian, to znaczy jakościowych, bo rozdzielczość się nieco zmieniła. Interfejsu pokazywał nie będę, bo zmian tutaj nie zarejestrowałem. Czytnik linii papilarnych. Tu. Nie tu. Jak dla mnie super, bo tu bym nie sięgnął paluchem, obsługując go jedną ręką. Tutaj. Bez problemu. Jak działa? Niezwykle szybko. Jak wygląda? Prawie tak jak u konkurencji. Ale czy mi to przeszkadza? Ani trochę. Przykładacie palucha, odblokujecie. Nie przykładacie, nie odblokujecie. Zaskakujące, prawda? Podsumowując, niedawno miała miejsce premiera Huawei Mate 10 Pro i wszystkie oczy tego świata były zwrócone właśnie na ten model. Ale to jest bardzo dobra wiadomość, bo to znaczy, że starsze, nieco starsze, będą tanieć. I ten w momencie swojej premiery kosztował mniej więcej 3400. No dało radę wyhaczyć za 3000 zł. A teraz ile kosztuje? Tyle. A ile kosztuje Huawei P10? Tyle. Żebyście się nie pomylili, podpiszemy. Dziesiątka? Dziesiątka z plusem. Czy warto? Jeżeli zamierzacie kupić sobie telefon z dużym wyświetlaczem? Oczywiście, że tak. Zawsze będę kibicował i polecał telefon od Huawei'a, bo są naprawdę niezwykle stabilnym, porządnym, dobrym, eleganckim, świetnie wykonanym sprzętem. Nie znam więcej komplementów. Dlatego myślę, że na tym zakończę ten test. Co mogę powiedzieć? Jeżeli macie P10, nie zmieniajcie. Jeżeli nie macie żadnego z Huawei'ów i chcecie sobie kupić, macie dużo gotówki, kupcie. A co wy o tym sądzicie? Może ktoś z was ma P10 Plus, żałuje lub chwali? Chociaż z reguły, jeżeli ktoś kupi telefon za tyle pieniędzy, to nigdy nie żałuje. No bo wydał tyle kasy, to nie wypada. Tyle na dzisiaj. Dzięki za uwagę. Koniecznie napiszcie w komentarzach, co sądzicie o tym modelu. Może ktoś z was, jak już wcześniej wspomniałem, go ma lub zamierza kupić. No i teraz posiedzę tu i poczekam na Mate Pro 10.